pożegnane targowisko Uniwersytetu Wiatraczna. Na Pradze Południe cały czas jesteśmy. No, Warszawa przecież jest wielka, prawda? Warszawa przecież jest wielką wiochą katolicką, to miasto Warszawa. I możemy być tutaj, możemy być tam, po tamtej stronie. Wszędzie mamy Warszawę. Ulica Garwolińska, jedziemy, proszę Państwa, po tej stronie mając Sandecha, po tej stronie mając, proszę Państwa, wszystko. Plac Szembecha, czyli Praga Południe, Praga Południe, mydło i powidło. Przyznam się szczerze, że no podobne jak i na Starówce, prawda? Albo jak i na krakowskim przedmieściu. Proszę Państwa, mieszkańcy Ameryki Białystok nie znają tego miejsca. Dlaczego? Dlatego, że to jest w innym kierunku jazda. To jest jazda na Otłock, na Świder, na Wawer. A jeździ tu tramwaj w katolickiej Polsce. Jeździ tutaj tramwaj, jeździ, proszę Państwa. I się trzęsie wszystko. Plac Szembecha. Państwo wyczuwają też to lechodupstwo praskie. Lechodupstwo praskie, katolickie, stołecznego miasta Warszawy. No także pozdrawiamy Państwa serdecznie. No i te buziaczki przesyłamy. Cały czas jesteśmy w Warszawie, cały czas jesteśmy na Mazowszu, w katolickiej Polsce. Cały czas i cały czas i jeszcze raz. A tu już plac Szembecha, zapraszamy, dojeżdżamy. Także proszę Państwa, plac Szembecha, katolicka Polska na Mazowszu nad Wisłą. Witamy Państwa serdecznie. To jest kościół Tata Marenko, gdy występuje. Państwo macie tutaj na Elce Pierdzielce, czyli Elka Pierdzielka na youtube.com. Są występy zespołu z Kolumbii Tata Marenko. Zapraszamy serdecznie. Myśmy tutaj tańczyli, proszę Państwa, całą noc. Tata Marenko. Na placu Szembecha są piękne światła, piękne kandelabry. W nocy, wieczorem już nawet. Zapraszamy serdecznie. Olszynka Grochowska. Proszę się przejść tam wzdłuż toru po prawej. Olszynka Grochowska. Po co? No, bo żeście w dupie byli, gówno widzieli po świecie. Widzicie? Nic nie widzicie. Biblii nie widzieliście, w cerkwi nie byliście, prawosławnych nie znacie, tylko jesteście tą mieszanką cyganów, że za dziado gadów, bo tak Żydów pełno zawsze było w tej Warszawie, cyganów pełno, no i tych katolików drugiej kategorii, drugiej klasy typów, którzy udają, że się modlą, no bo te ryżańce, bo to ta książeczka do nabożeństwa, no bo to te brewiarze, no ale to nie jest przecież Pismo Święte, to nie jest Pismo Święte. Zapraszam. Teraz do Realu dojedziemy, proszę Państwa, kwatery głównej. Do kwatery głównej warszawskiej, proszę Państwa, no i zbliżamy się już do Jubilerskiej, wciąż na Pradze Południe, będąc druga pętla, proszę Państwa, tramwajowa w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą. Są takie miejsca w świecie, gdzie w ogóle tramwajów nie ma, są tylko, proszę Państwa, trolejbus. A tutaj trolejbusów już nie ma w katolickiej Polsce, a druga pętla tramwajowa sugeruje, że no tutaj prawosławnych nie ma, jest w brechodupstwie tym druga klasa katolików, typu drugiej kategorii, typu drugiej klasy, to ja tego nie wymyśliłam, tylko Michnik, Strzelski 8 na 10 z Gazety Wyborczej, a Żydów macie pełno, ja bym dodała cygano, że do dziadogadu. To jest druga kwatera główna, proszę Państwa, pod Realem na Jubilerskiej, proszę Państwa, już zapraszamy wysiadać na pętli drugiej tramwajowej i drzwi zamykać. I zamykać. I zamykać.
Także tam byście Państwo pojechali sobie na Świder, na Otwock, Anin, do Falenicy, przez Falenicę, nawet do Pilawy Państwo byście dojechali. A tu mamy King Cross Praga, tu jesteśmy, proszę Państwa, już na jubilerskiej, w katolickiej Polsce, a King Cross Praga, welcome, very warmly welcome. I tutaj już będziemy mieli, proszę Państwa, realne ceny. Łódko od kurczaka po 2 złote, bułeczki po 18 groszy, przepyszne, duże i wielkie. Zapraszam. Także proszę Państwa, mamy tutaj real, na Pradze Południe jesteśmy, w katolickiej Polsce, a i tutaj są realne ceny. Ale cały czas jesteśmy w Warszawie w sumie, no bo Państwo może jesteście zniesmaczeni jakimiś tam Carrefourkami, jakimiś tam, a że tam, proszę Państwa, jakieś dziady noszą, a że tam dalej w Tesco Extra jakieś żebraki stoją, pięciu ich tam stoi, czatują. Proszę Państwa, jakoś tak może to są też i ci kontrolerzy z autobusu, no bo jakoś tak od 2 tygodni nie widziałam tutaj w autobusie stołecznego miasta Warszawy, w autobusach, żeby kontrole były biletów. No może dlatego też, że powiedziałam, że byłam wielokrotnie kiedyś w Anglo-Ameryce, Białystok, nawet rok temu byliśmy za złotówkę Super Expressem Blue, Błękit Bus na skrzydłach. No to, proszę Państwa, tam w Anglo-Ameryce, Białystok to lata całe nie było kontroli. No jak teraz tej tu w Warszawie kontroli nie ma autobusowo-tramwajowej, chociaż są tramwaje i cały czas o tramwaj, no i o tego waszego papieża chodzi i wy wiecie, o co chodzi, no to proszę Państwa, może te kontrole się przyniosły tam gdzieś na wolę. Także życzymy przyjemnego dnia, proszę Państwa, dobrego kupna, zakupu, proszę Państwa, no i oczywiście, że realnych cen Państwu życzymy. No i zapraszamy, a buziaczki oczywiście przesyłamy 4 czerwca 2014 roku, no bo oczywiście, że czas leci 4 czerwca już, dzisiaj mamy środa, tak?